Happy New Year! Happy New Year! Hello Gigi, Happy New Year! Happy New Year! Kevin, nowy rok, nowe obowiązki! No tak, no. Gratulacje w imieniu wszystkich, całej rodziny górnika, kibiców. Tak i tak jest wszystko fajne. Wielkie szczęście dla... Wielkie szczęście, ona jest zdrowa. A moja dziewczyna jest zdrowa w domu i wszystko. I o to chodzi, i tak to ma być. Kiero, wróciliśmy do zajęć. Jaki jest plan na najbliższe godziny, najbliższe dni? Dziś rozpoczęcie, można powiedzieć, że łagodne, bo tylko jeden trening. O 11 zawodnicy wyjdą na boisko, a dwa następne dni to już po dwie jednostki treningowe podwójnie. I tydzień kończy trening piątkowy, po którym drużyna się uda na lotnisko i poleci na dwudniowy pobyt w Niemczech, gdzie zagramy sparring z Rot-Weiss Essen i weźmiemy udział w niedzielnym turnieju halowym w Gummersbach. Dzień dobry. Siemanko. Siemanko, cześć. Po 3-tygodniowej przerwie wracacie. Chyba dobrze jest wrócić, spotkać się ponownie z chłopakami, wyjść na boisko, no i popracować ciężko. No tak, oczywiście, że jest fajna. Przerwa była fajna, dosyć długa, także każdy miał czas na odpoczynek z familią. I wrócić do Polski też fajnie, bo pogoda jest fantastyczna na ten czas, także super, chłopaki wszyscy zdrowi i gotowi do treningu. Gotowi do treningu, tego czasu do startu ligi wcale tak dużo nie ma, a wy będziecie go spędzać naprawdę intensywnie, bo w najbliższym czasie już dwa wyjazdy. No tak, nie ma dużo czasu, ale myślę, że sztab wszystko to zrobił tak, jak powinno być. Mamy wyjazd do Niemiec, mecz i jaki turniej tam, i potem najważniejszy wyjazd do Turcji. Gdzie będziemy łapać tą formę na pierwszą kolejkę i mam nadzieję, że będziemy wszyscy zdrowi i że będziemy jak w najlepszej formie do pierwszego meczu. Daniel, po 3-tygodniowej przerwie wróciliście do zajęć. No te pierwsze zajęcia już widzę, że takie dla ciebie intensywne. Wnoszę to po stroju. Przez ostatnie 3 tygodnie chyba nie miałeś okazji tak się ubłocić. No nie, to prawda. Przez ostatnie 3 tygodnie raczej w czystości, jak już tu gdzieś praca była na siłowni, nad rozpiską. A tak to rzeczywiście, no dzisiaj już zaczęliśmy dosyć mocno, też akcentem siłowni, później na boisku, także nie ma na co tracić czasu i ruszać z pełnej rury. Zauważyłem, że dziś wróciliście wszyscy w doskonałych nastrojach, no i z taką sporą werwą i energią do pracy. No tak, po 3 tygodniach wolnego, także wszyscy tutaj jesteśmy pełni pozytywnej energii i myślę, że akumulatory naładowane do pełna, przygotowane na ciężką pracę, bo to ważne pół roku przed nami, także musimy zrobić wszystko, by być przygotowani na każdą ewentualność i pokazać, że potrafimy grać w piłkę.